Halo, dzień dobry. Właśnie wystartowała beta, w której mamy pełny dostęp do rewarku WX-a 78. Jako że jest to beta, opisane tutaj nowości mogą ulec zmianie. Zatem, od teraz staty WX-a wynoszą na start 150 głodu, 200 poczytalności i 150 życia. Jedzenie przekładni już go nie ulepsza, ale nadal dostarcza chorych ilości statystyk, mianowicie 75 punktów głodu, 50 psychy i 60 punktów życia. Ponadto posiada on nową statystykę mocy elektrycznej, która jest ukazana na nowym panelu, skutecznie zasłanianym przez plecak, ale to akurat na pewno zostanie poprawione na dniach. Mamy 6 okienek, zielone okienka oznaczają posiadaną moc elektryczną, żółte jest aktualnie ładowane, a czerwone jest puste. Naładowanie jednego okienka zajmuje minutę 20 sekund. Aby szybciej zebrać moc elektryczną, możemy wystawić WX-a na uderzenie pioruna lub zebrać moc z naładowanego piorunochronu, co w obu przypadkach da nam jedną jednostkę mocy elektrycznej. Uznajmy, że jedno okienko to 1 W, będzie prościej. Jeśli WX zostanie wystawione na przemoczenie i wzrośnie ono powyżej około 20 punktów, WX będzie tracił waty. Po utracie całej mocy WX zacznie zamiast watów tracić po 18 punktów życia co około 18 sekund, co oznacza, że tracimy punkty życia na sekundę, więcej niż wcześniej, znacznie więcej. WX traci też waty podczas głodowania. Posiadane waty mogą zostać przez WX-a wykorzystane do napędzenia modyfikacji postaci typu więcej życia, więcej prędkości, ale trzeba najpierw modyfikację wytworzyć, więc po kolei. Zaczynamy grę z bioanalizerem, czyli dronem, który lata wesoło za graczem, analizując napotkane zwierzęta i wypluwając po udanej analizie dane niezbędne do wytworzenia modyfikacji do postaci. Aby wytworzyć analizer, potrzebujemy diody i pajęczyny. Z analizy takiego motylka możemy otrzymać jedną sztukę danych biologicznych, w przypadku takich bossów jest to około 10 sztuk danych. Aby zeskanować dany obiekt, musimy trzymać się w pokazanym dookoła analizera a zasięgu do momentu ukończenia analizy. Wyjście z tej strefy spowoduje restart całego procesu. Analizować możemy wybrane 13 stworzeń, po każdej analizie odblokujemy crafting jednego konkretnego ulepszenia i zazwyczaj otrzymamy ilość biodanych do craftingu konkretnej modyfikacji. Skaner zacznie również migać, a postać nas poinformuje, jeśli znajdziemy się w zasięgu stworzenia, które możemy zanalizować. Dobra, ustalmy, że mamy już biodane. Możemy z ich wytworzyć aż 13 ulepszeń do WX-a. Pierwsze ulepszenie zwiększa maksymalne życie WX-a o 50 punktów, wymaga ono zaledwie 1 wata do działania, więc mając 6 watów i wszczepione 6 ulepszeń, możemy zwiększyć maksymalne życie WX-a do 450 punktów i tyle będziemy mieć pod warunkiem utrzymania WX-a w stanie pełnego naładowania, aka posiadania cały czas 6 watów. Jeśli waty utracimy, ulepszenie nadal będzie wszczepione, ale nie zasilone, nie będzie sprawować swojej funkcji. Do pierwszego ulepszenia potrzebujemy jednej sztuki biodanych i skrzydeł motyla, a ponadto, aby w ogóle odblokować crafting, musimy wcześniej zeskanować motyla. Drugie ulepszenie również zwiększa maksymalne życie, ale tym razem o aż 150 punktów życia, jednak pojedynczy moduł do zasilenia potrzebuje 2 watów, więc możemy mieć wszczepione maksymalnie 3 moduły tego typu, co da nam aż 600 punktów maksymalnego życia. Do craftingu potrzebujemy 4 sztuk biodanych, 2 dupy pająka i ulepszenie życia pierwszego stopnia. Niezbędny jest również skan pająka healera, za którego otrzymamy 4 biodane. Trzecie ulepszenie zwiększa maksymalny sanity WX-a o 75 punktów, wymaga ono 2 watów, więc możemy mieć maksymalnie ze 3 ulepszeniami 425 punktów poczytalności. Do tego do wytworzenia potrzebujemy 3 sztuki biodanych, mroczne paliwo i skanu jakiejś halucynki, za co otrzymamy 3 biodane. Czwarte ulepszenie sprawia, że nasze życie i poczytalność powoli się odnawiają, życie w tempie 1 punkta co około 12 sekund, sanity co około 28 sekund. Ponadto nasza maksymalna poczytalność zostanie zwiększona o 75 punktów. Ulepszenie to wymaga do zasilenia 3 watów, więc możemy mieć maksymalnie 2 takie moduły, odnawia nam się wtedy 2 razy więcej życia, a nasza maksymalna poczytalność wynosi wtedy 350 punktów. Do craftingu potrzebujemy 8 sztuk biodanych, żelek i 1 modułu zwiększającego poczytalność. Zeskanować musimy królową pszczół, otrzymamy za to 10 sztuk biodanych. Piąte ulepszenie sprawia, że WX78 zacznie grać cichą muzyczkę, za pomocą której możemy sprawiać, że rośliny są szczęśliwsze. Moduł ten wymaga 3 watów, zakładając po 2 ulepszenia
ulepszenia tego typu raczej nic ciekawego się nie wydarzy. Aby go wytworzyć, musimy posiadać 4 biodane i fioletową muszelkę, a ponadto trzeba zeskanować Cup Kinga, z którego otrzymamy 8 biodanych. Cup King nie musi być aktywowany, więc skan jest ten raczej prosty, raczej mało użyteczne ulepszenie. Następnie mamy ulepszenie zwiększające głód WX-a o 75 punktów, które wymaga 2 watów, więc przy 3 modułach mamy 375 punktów maksymalnego głodu. Do jego craftingu potrzebujemy 3 biodanych i futra bossu koniedźwiedzia, którego ponadto trzeba zeskanować. Otrzymamy wtedy 6 sztuk biodanych, też raczej mało użyteczny moduł. 7. Przekozackie ulepszenie wymaga aż 6 watów, ale przyspiesza postać o 25%. Do jego craftingu potrzebujemy 1 królika, 2 sztuk biodanych i skanu królika, z którego otrzymamy 2 sztuki biodanych. Jednak 8. ulepszenie jest jeszcze lepsze, bo też przyspiesza ono postać o 25%, ale wymaga jedynie 2 watów, więc możemy mieć 3 takie moduły naraz. 2 moduły zwiększają prędkość gracza o 37%, a 3 o aż 50%. Przynajmniej tak wynika z moich pomiarów. Aby je wykraftować, potrzebujemy 6 biodanych, gearsów, modułu prędkości z królika i skanu mechanicznej wieży, która to daje jedynie 3 biodane. 9 i 10 ulepszenie można omówić razem, bo jest to pasywne ogrzewanie lub ochładzanie postaci w zależności od tego, co ubierzecie. Aby je wykraftować, potrzebujemy po 4 biodane, niebieskiego lub czerwonego klejnotu i skanu muchosmoka lub jeleniocyklopa. Za skan tych bossów otrzymujemy po 10 biodanych. Układy te wymagają po 3 waty. Zakładając jeden, mamy gwarancję, że postać nie zamarznie lub nie spłonie, jednak będzie tego bardzo bliska. Ciekawe jest również to, że modyfikacje te generują małą aurę ciepła lub zimna, które ochładza lub ogrzewa do maksymalnej wartości kamienie termiczne lub może ogrzać lub schłodzić innych graczy. Całkiem praktyczne, jeśli gramy w większej ekipie, 2 takie moduły zestakowane zapewniają już bardzo optymalną temperaturę. Dodatkowo lodowy moduł spowalnia gnicie żarcia o jakieś 50%. 11. ulepszenie do uzyskania po przeskanowaniu kozy woltowej, co nam da 5 biodanych. Wymaga do wytworzenia 5 biodanych i elektrycznego mleka. Ulepszenie to wymaga 2 watów i sprawia, że wszystko, co nas uderzy, otrzyma 30 elektrycznych obrażeń. Mokrość celu nie ma tu znaczenia. Możemy założyć 3 takie moduły i zestakować obrażenia do 90. Jeśli jeszcze dodamy do tego zbroję Wormwooda, nieważne co nas uderzy, jeśli ma poniżej 100 HP, zginie na miejscu. 12. ulepszenie też jest bardzo fajne i zapewne będzie wykorzystywane przez graczy regularnie, szczególnie w cave'ach. Daje ono termowizję podobną jak przy założeniu krogli, ale tylko w nocy. W dzień postać widzi normalnie. Wymaga ono 3 watów, 5 biodanych, keta i aby je odblokować, musimy przeskanować keta, z którego otrzymamy 4 biodane. 13. i ostatnie ulepszenie Immo jest znacznie gorsze, przeznaczone bardziej pod drużynę. Postać używająca go oświetla niewielki obszar dookoła siebie, coś pomiędzy żółtym amuletem a kaskiem górnika. Wymaga do wytworzenia 6 biodanych i świetlistej bulwy oraz skanu ośmiornicy, z której otrzymamy 6 biodanych. Wymaga też 5 watów, więc według mnie zdecydowanie gorszą opcją od termowizji, skoro mamy mniejszy obszar widzenia i potrzebujemy więcej mocy elektrycznej. Jeśli postać zdecyduje się zmienić ulepszenie, może je w każdym momencie wyciąć za pomocą narzędzi, z którymi WX zaczyna grę, chociaż można je wytworzyć z 2 kamieni i 2 patyków. Po odłączeniu ulepszenia stracimy tyle watów, ile wymagał odłączony moduł. Każde ulepszenie po 4 odłączeniu ulegnie zniszczeniu. Gracz może też próbować naładować się przy generatorze Winony, jednak zostanie wtedy poinformowany przez postać, że napięcie jest niewystarczające. Przynajmniej to się tyczy generatora na klejnoty. WX może się naładować przy generatorze na saletę, co jest, wydaje mi się, dosyć ciekawe. Generator musi być w pełni naładowany. Podobno też mechaniczni są mniej agresywni względem WX-a, co zapewne oznacza, że ciężej jest złapać ich agro. To tyle jeśli chodzi o WX-a. Jako że sam rework tej postaci jest wyjątkowo potężny, w telegraficznym skrócie opowiem wam o reszcie zmian. Trzcina odrasta teraz wiosną po spaleniu, ulepszono sztuczną inteligencję większych grup mobów, efekt odnowy poczytalności podczas noszenia wianka i morskiego wianka przez wód zostały podmienione, ulepszono wygląd wód w kaskach. Biurdżer i gęsiołość od teraz nie wytrącają broni wód, sprytne przebrania
oglądanie za Melmac gnije teraz aż 15 dni. Porzucone przez wód Melmy wracają po pewnym czasie do domu. Melmy wykonują animację głodu, jeśli podążają za wódą. Karmienie Melma zwiększa przyjazność również pobliskich Melmów. Melmy nie tolerują zabijania ryb przez wód. Melmy podążające za wód chronią inne Melmy, jeśli zostaną zaatakowane. Melmy przestaną kopać i rąbać, jeśli wód zbyt daleko odejdzie. Melmy nie otrzymują obrażeń od jedzenia duriana lub wodorostów, żeby nie walczą już z Melmami. Król Melmów je duże jedzenie lepszej jakości, daje złoto za morskie ryby i zamiast gnilizny daje teraz trzcinę, jeśli damy mu rybę. Tak jak mówiłem, w telegraficznym skrócie. No, pozostaje nam czekać na pełną wersję bety, żeby zobaczyć, jak faktycznie będzie wyglądał rework WX-a. Jeśli jakimś cudem o czymś zapomniałem, dajcie znać w komentarzach, możecie też napisać jakieś ciepłe słówko czy coś. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach na kanale. Cześć!